Ale to szybko, szybko, szybko pójdę sobie ogarnąć paznokcie, bo po tej mojej takiej, wiecie, robocie, to no paznokcie po prostu znowu są nieogarnięte. No ciągle, wiecie, ciągle zapominam. Ale tak, witam was na streamie, witam was. Seba znowu na streamie. Dla was tutaj tego streama prowadzę. Jeden z najlepszych polskich youtuberów, czyli ja. Zaraz wracam. No i oczywiście widać ten znaczek, jak widzicie, ten znaczek filmowy widać, a no bo jak to, żeby nie widać było, łapki w górę zostawiajcie, siema Arkadiusz, łapkę w górę zostawiaj, siema Mateusz, łapkę w górę, siema, siema wszystkim, siemaneczku, siemanko, jak tam u was, jestem na streamie, tylko czekajcie, ja muszę w ogóle pogarniać paznokcie. Bo w ogóle tak to ja pracuję i powiem wam tak, że po tej pracy to jest. Także paznokcie. Że paznokcie można sobie, wiecie, ubrudzić. No i co tam u was? Nieważne gdzie. Siema, siema, siema wszystkim. Siemano, siemano. Jak wam ja niedziela? Czy jestem wolny? Nie, jestem zajęty, mam dziewczynę. Sorry, poczekajcie moment. Jestem, przepraszam was bardzo. Nic nie jem, tylko obcinam paznokcie po prostu. A schylam się, bo mam tutaj takie pudełko, żeby po prostu, no wiecie, żeby nie nabrudzić w pokoju, tak? Ała, się jeszcze ukułem na koniec. Jestem, jak tam? Zaraz na pytanie odpowiem. Przepraszam. Poczekajcie, jeszcze w ogóle mam tu filmy na DVD. Bo jak wiecie, po prostu kupiłem sobie DVD. No i no, tutaj jest to DVD. I fajnie mi się ogląda. Nie zębami, tylko sobie po prostu nożyczkami. Takimi małymi. No, cyk. Jest spoko. No dobra, tutaj nie jest spoko.
Tak, może nie do. Nie, dobrze, je. Jest dobrze, mordy. W ogóle na pulsie leci też taksi, ale pamiętajcie, że warto mnie oglądać, a nie taksi. No i dobra, no to piszcie, jak tam u mnie, jak tam u was, no nie? Dobrze minęła niedziela, czy ciężko minęła niedziela? Nie, do pracy nie mam daleko. A, i w ogóle dzisiaj prawdopodobnie będzie też stream o 21:00, więc oczekujcie, no i tak dalej. No nie, jeżeli będzie, to będzie. A jeżeli nie, to nie. Możliwe, że będzie. Siema, Lektoda. Nic. No miałem. No i możliwe, że dzisiaj po prostu będę sobie, wiecie, ogarniał zarościk, czyli po prostu dzisiaj, no ogolę się, tak? No i jutro prawdopodobnie będę bez zarostu, bo po prostu, no nie chcę mieć już zarostu. Jak nie mam zarostu, to lepiej wyglądam ładniej i tak dalej, no nie? No. A tak to ten. To powiem wam tak, że dzisiaj chyba filmu nie będzie już, bo dzisiaj będzie tylko stream. Chyba filmu nie będzie. Chyba wiecie, bo nie mam pomysłu na film. A jak się nie ma pomysłu na film, to po prostu można zrezygnować, to można sobie zrobić streama, tak? Można streama zrobić, można z wami pogadać i tak dalej. Na razie nie biorę. Zlot fanów nie będzie przez długi czas jeszcze. Nie będzie zlotu fanów jeszcze przez długi czas. Pamiętajcie, pod tym streamem zostawiajcie łapki w górę. Pamiętajcie o łapce w górze. No i oczywiście o subskrypcji. O taksy. Hej, kto mnie lubi za mną? Wszyscy cię lubią. Pojali, jak kto mnie lubi. Ale czy pokażę? Spoko, mogę pokazać. Nie ma. Nie ma akurat sprawy. Mogę pokazać. Denver, jak nazwa tego miasta. Denver. Tej DVD fajnie działa mi, spoko działa. Mega fajna DVD, wiecie? Spoko. Na fotkę, no to pisz na Instagramie moim i tyle, tak? To napisz po prostu na Insta. To się wiecie, dogadamy. Co się. Wiecie co? W ogóle wiem, że DVD to jest taka stara technologia. Już się tego nie używa, ale dla mnie obecnie to jest, wiecie co, powiem wam tak, doceniajcie to, co macie, bo moglibyście nie mieć nic i no, no i tak dalej, no nie? PS2 też, no tak, no to prawda, że PS2 może odtwarzać filmy. Czy działają na nim nieoryginalne płyty? Wiesz co, są tylko oryginalne, jak widać, więc nie wiem, bo nie sprawdzałem. Ja nie mam nieoryginalnych płyt. Zobacz, nawet American Pie jest oryginalne, więc...
Zobacz, ja mam to American Pie, no w muzeum, amerykańskie ciało, wszystko jest oryginalne, no nie? Więc no, czy działa po prostu, czy działa nieoryginalne? Nie wiem, tak? Nie wiem, nie mam po prostu pojęcia. Może działa, może po prostu nie działa. Nie wiem. Nieoryginalnych po prostu nie włączam. Nie mam, totalnie nie mam. Nostalgią Seba, a że płyty, tak? Płyty, DVD, włączacie sobie płytkę do DVD, oglądacie film. No, no nostalgii, no. Nie. W sensie może tak bardziej taki sentyment mam do DVD, bo DVD zawsze było spoko, no nie? W sensie PS2 fajniejsze, bo można sobie film obejrzeć, można sobie pograć, ale DVD też. Wymiata też dla mnie jest spoko. DVD dla mnie jest spoko, mordy. I powiem wam tak, że ja się cieszę, że mam DVD. I ja się tego nie wstydzę, że oglądam filmy na DVD. Naprawdę, po prostu jest to coś spoko, coś fajnego nadal. Można sobie zawsze wiecie, można sobie wrócić do tego, co było kiedyś, tak? Zablokuję tunel do Chin. Ciągniemy ich pułapkę. Dajcie mi 5 minut. Pytar? Super Pinot. Masz ze 2 tygodnie po rynku? Zajebiście, że doceniasz to, co masz. Wiesz co, nawet jak się ma stary sprzęt, albo jakby się prawie nic nie ma, to też trzeba doceniać to, co się ma. Nieważne ile tego jest, nieważne czy to jest nowe, czy to jest stare, po prostu naucz się doceniać i tyle. Bo jeżeli się nie nauczysz doceniać, no to będzie lipa, tak? No mi się podoba to, co mam. Ja mam starszy telewizor też, ale doceniam, mordy, doceniam, doceniam. Doceniajcie to, bo jeżeli to działa, jeżeli to jest sprawne, to czemu po prostu nie można na tym czegoś obejrzeć? Czemu? Bo co? Bo ludziom się w głowach przekręciło. Tak naprawdę to ludziom się tutaj w główkach przekręciło. Wiecie, HDMI, wiecie, ten no, musi być najlepszy, piękny obraz, no nie? Ale szczerze mówiąc, jakoś w tym nie widzę największego sensu. No przecież mam Przemek ten vlog na kanale, gdzie pokazuję to DVD, gdzie miałem co, chyba włączony film miałem. Nie wiem, nie pamiętam. Obejrzyj sobie vlog i będziesz wiedział. Przecież jest najnowszy vlog na kanale, więc sobie możesz obejrzeć i możesz sobie tam wiesz. Wszystko możesz sobie, mordko, zobaczyć. Wszystko możesz zobaczyć. Taksówka jedzie. Taksi. Zrobię taką minę. Eminę? Na paradzie taksówką. To jest Daniel. Nasza ostatnia nowość. Ty, ale w Anglii na przykład używają, w sensie, w Anglii na przykład jeszcze na tym, na koniach są, więc są te żołnierze, tak? Zobacz sobie Anglię. Na przykład Anglię, tak? No a czemu nie?
Powiedzmy w Stanach sobie, nie wiem, do Tennessee byś, nie wiem, pojechał, tak? Pojechał do Tennessee, no to w Tennessee przecież nawet u nas, u mnie w mieście jest miejsce, gdzie sobie można jeździć konno, tak? Ale fajnie się jeździ konno, mordy, konno się fajnie jeździ. DVD jest spoko, DVD jest spoko, PS2 też jest spoko. PlayStation 3 to już w ogóle totalnie wymiata, bo jest totalny sztos. PS3 jest mega. Jeżeli będziecie mieli możliwość kupienia PlayStation 3, to kupcie PS3. Jeżeli macie PlayStation 4, to nie narzekajcie, że nie macie PS5. Po prostu, jeżeli macie PS4, a was nie stać na PS5, to miejcie PS4, grajcie sobie na PlayStation 4, czy tam na PlayStation 3, czy nawet na jakiś, jak macie komputer starszy, to grajcie sobie, nie wiem, jak nie możecie w GTA 5, tak? Czy tam Fabuła, czy online, to grajcie sobie w MTA. MTA San Andreas. MTA San Andreas to jest też totalny sztos. Fajny czas się spędza przy MTA San Andreas. Mordy, naprawdę. Ja miałem PlayStation 4 i się nie psuło. Mordo, chodzi o to, żeby po prostu doceniać to, co się ma. Doceniaj to, co się, to, co masz, a nie, po prostu wiesz. Jest takie zdanie, nie zbieraj skarbów na tej ziemi, bo nie warto. No tak, właśnie, jeżeli nie doceniacie tego, co macie, to oddajcie bezdomnym lub potrzebującym. I tyle. I tyle w temacie. A nie będziecie, wiecie, będziecie marudzić na to, że macie to, a nie czegoś nowszego nie macie. I tyle. Pozdrawiam, Marle. No i tak dalej. W sensie nie zepsuło się, tylko prawda jest taka, że ja po prostu odsprzedałem komuś i tyle. Xboxa? Nie, no ja wolę PlayStation akurat, wiesz? Wolę PS-kę. Ja wolę PS-kę. Ja na PlayStation się wychowałem od dzieciństwa, więc ja tylko preferuję PlayStation. Wiecie co, mam Tatrę, ale no na streamie nie mogę, bo po prostu jakby będę miał ograniczenie. Wiecie, ograniczone, wiecie co. Więc nie mogę. Tutaj mam jedną, to muszę sobie tutaj położyć. O. Dzisiaj w sensie skończyłem, ale chodzi o to, że po prostu ja mam tylko dwa i jeżeli powiedzmy dwa sobie wiecie, dwa się napije, to jest max, tak? Nie, to jest taterka. Tatra tylko ci nie mogę pokazać. Wiesz, nie mogę pokazać, bo nie chcę, żeby YouTube ucinał mi po prostu. No wiecie o co chodzi. I uwaga, uwaga, mordy. Uwaga, uwaga. A nie, nie udało się. No, jak tam u was? Jak tam w ogóle mordeczki u was? Jak się czujecie? Jak się macie? Co dzisiaj w ogóle porabiacie? Dzisiaj byłem na boisku.
No i zauważyłem, że potrafię jeszcze grać, że mam to coś na boisku. Nie mam takiej, w sensie mam jakby 40% ikry, którą miałem na 100% kiedyś na boisku. Dzisiaj to jest takie, no mam też. Mam też problem z kolanem i chyba będę musiał do lekarza jutro iść. No i wiecie, no. Jak będę musiał iść do lekarza, no to. Ale tak to dzisiaj szczelałem golem. Dzisiaj kilka goli szczeliłem. Ktoś stał na bramce. Nie mówię, że ktoś dobry, ale szczelałem i to mocno szczelałem. No i co? No i tak dalej, tak? No i dobrze jest. Kurde, teksty się skończyło, chyba teraz nowy film jakiś będzie. W tej chwili. Nie palę, nie palę. Nikola, mam dziewczynę, wiesz? Ale to wiesz, to nie jest twoja sprawa, czy mam kogoś, czy nie. Odpowiedziałem ci tak, bo chciałem być miły, ale tak to nie twoja sprawa. Czy mam kogoś, kogo mam i tak dalej, to nie wasza sprawa, tak? Kurde. No. No. Czy dzisiaj będzie vlog jakiś, to muszę wam powiedzieć, że nie wiem. Nie wiem, czy też będzie dzisiaj z tym, bo miałem dzisiaj stream zaczynać o 21, ale nie jestem pewny, czy będzie stream. Pewnie nie będzie, bo mam już głupi telefon. Mam 42% baterii. Maciej, nie. No i co? No i dzisiaj pewnie też vloga nie będzie. Spoko, spoko. A może i vlog będzie, no nie? Stream to nie wiem, czy będzie. Jak będzie stream, to będzie. Jak nie będzie, to nie będzie i tyle, tak? No i proste. No jak będzie, to obejrzysz. Jak nie będzie, no to nie będzie. Dobra, mordę, ja już kończę tego streama. Dzięki, że byliście. Sorki, że te streamy są ostatnio takie krótkie, ale mam już 41% baterii. A muszę jeszcze pogadać z dziewczyną i chcę mieć tą baterię jeszcze, wiecie, w telefonie. Gdzie na w ogóle myślę, że jak będzie później stream, no to stream będzie ponad jedną godzinę. A jak nie będzie, no to jutro będzie stream, który będzie trwał ponad godzinę, więc no co, no do zobaczenia, siemano, oglądajcie vlogi, wbijajcie teraz po tym streamie na mój kanał, na tym kanale, co teraz robię streama, to tam wpadajcie na ten kanał, na którym robię streama, oglądajcie najnowsze dwa vlogi, no i tam dalsze, nawet starsze oglądajcie. No bo są tak i są mega coś tam wiecie zaraz jak to się nazywało, dobra, nieważne, po prostu po tym streamie wbijajcie na kanał, obejrzyjcie najnowsze te vlogi, najnowsze filmy itp. No i siemano, do zobaczenia.